Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Czy nowa fala uchodźców z Ukrainy zdestabilizuje Polskę? Sporo się o tym mówi ostatnio. Rzeczywiście mówi się o tym sporo ostatnio, czego wynikiem jest zapewne to, że to właśnie pytanie w tym tygodniu dostało najwięcej Państwa głosów, więc odpowiem na nie jako pierwsze. Ale jest też wiele bardzo podobnych pytań, czy raczej innych pytań pytających o to samo, ale krążących wokół tego samego tematu, czyli Ukrainy i tego, jak PiS będzie podchodził do tej całej sprawy i jak to się bardzo mocno przełoży na nasze życie, jak głęboko. Wcale się nie dziwię Państwa pytaniom, jest bardzo specyficznie, na te wszystkie pytania będziemy dzisiaj odpowiadać. Jest to seria pytania i odpowiedzi, która jest co tydzień w niedzielę na kanale wideoprezentacji o godzinie 14. Jak co tydzień będę odpowiadał na Państwa pytania przez godzinę. Jak co tydzień pytania pochodzą z otwartej ankiety, która była wrzucona na naszą grupę facebookową Płatnicy Składek ATOR bez ZUS na początku tygodnia. Jak co tydzień Państwo nie tylko wstawialiście te pytania, więc je wymyślaliście, ale również swoimi głosami zdecydowaliście o kolejności, w jakiej na te pytania odpowiadał będę. Zachęcam także do wstępowania do grupy, do zalajkowania wszelkich naszych social mediów, których pełna lista znajduje się w opisie, a także do zasubskrybowania kanału, chociażby po to, żeby być na bieżąco, również z treściami, których tutaj na kanale wideoprezentacje nie ma, bo na naszym fanpage'u, na Twitterze i w wielu innych miejscach publikuję rzeczy, których tutaj nie ma, no bo przecież łatwiej pisze się tweeta, niż nagrywa cały filmik. Pierwsze pytanie już przeczytałem, ale przeczytam jeszcze raz. Czy nowa fala uchodźców z Ukrainy zdestabilizuje Polskę? Sporo się o tym mówi ostatnio. No właśnie, rzeczywiście sporo się o tym mówi. To jest bardzo ciekawe od strony socjologicznej. Tych pytań jest bardzo dużo. Najpopularniejsze pytanie z Q&A ekonomicznego także było o kwestie związane z Ukrainą. I to pokazuje, jak bardzo nam Polakom się generalnie pozmieniało, bo na przełomie lutego i marca, co bardzo mocno wychodziło w badaniach, a także w zachowaniach, my Polacy w swojej masie, oczywiście nie każdy, ale w swojej masie mieliśmy, nazwijmy to, skrajną ukrainofilię, do tego stopnia, że ludzie, którzy jeszcze w grudniu na przykład nie wpuszczali swoich rodzin do mieszkań i podobno byli tacy, którzy od wnuków żądali wykonania testu na wirusa, żeby ich w ogóle wpuścić na Wigilię, no to potem dwa miesiące później uznali, że bezpiecznie mogą przyjąć do swoich mieszkań na długo mieszkańców z Ukrainy. Teraz natomiast jest takie przestawienie wajchy nastrojów w drugą stronę. Jak wcześniej była filia, tak teraz mam wrażenie, że pojawia się co najmniej obawa. To wynika z wielu różnych rzeczy, przede wszystkim z postawy Prawa i Sprawiedliwości, która niestety, ta partia, zachowuje się dokładnie tak, jak się obawiałem, że będzie się zachowywać. Ja o tym alarmowałem jeszcze w 2021 roku, że jeżeli PiS będzie się tak zachowywał, że Polacy poczują, my Polacy, bo przecież ja też jestem Polakiem, poczujemy, że Ukraińcy są lepiej traktowani w Polsce niż Polacy, niezależnie od tego, czy to będzie prawda, czy to będzie fałsz, ale jeśli PiS sprawi, że my tak poczujemy, to natychmiast zmieni się z miłości w nienawiść i to działa na takiej samej zasadzie jak w przypadku dzieci. Jeśli jest czwórka rodzeństwa i jedno dziecko jest faworyzowane przez rodzica, to ta trójka dyskryminowanych dzieci zwykle nie ma pretensji do rodzica dyskryminatora, tylko do faworyzowanego dzieciaka. Tak samo jest tutaj. Duża część nas Polaków poczuła, że Ukraińcy mają więcej praw w Polsce niż Polacy. Nie twierdzę, że taka jest prawda. Twierdzę, że PiS po prostu tak się zachowuje, że ludzie tak poczuli. I w związku z tym odreagowują to zmianą swojego nastawienia do Ukraińców, bo nie do Prawa i Sprawiedliwości. PiS cały czas ma bardzo wysokie poparcie. No, niestety było to oczywiste, że tak się stanie, czego najlepszym dowodem jest to, że ja to mówiłem. Oczywiście nie dla każdego. No, chyba, że dla PiS-u też to było oczywiste i zrobili to świadomie. Ale to by trzeba było założyć, że PiS świadomie poszczuł Polaków na Ukraińców, a też być może poszczuł też świadomie Ukraińców na Polaków, bo PiS robił też względem Ukraińców wiele rzeczy, które sprawiają, że Ukraińcy też się coraz częściej zachowują
no nazwijmy to, postawa Ukraińców względem Polaków też się zmienia na niekorzyść i też tutaj winą można spokojnie obarczyć PiS. Ale o tym było w Q&A-u ekonomicznym, o tym też było w Q&A-u sobotnim. Teraz tylko jakby zwracam uwagę, że rzeczywiście coś takiego istnieje i zapraszam do obejrzenia tamtych Q&A-ów. Odpowiadam na pytanie. Czy nowa fala uchodźców z Ukrainy zdestabilizuje Polskę? Sporo się o tym mówi ostatnio. Czy zdestabilizuje, czy nie zdestabilizuje? Sama fala nie zdestabilizuje. Natomiast zachowanie PiS-u względem tej fali może jak najbardziej Polskę zdestabilizować i to bardzo głęboko. Może nawet doprowadzić do wojny domowej, jeśli PiS zachowa się skrajnie nieodpowiedzialnie lub świadomie zrobi rzeczy karygodne. Drodzy Państwo, fala uchodźców, która prawdopodobnie pojawi się w Polsce już niedługo, bo to jest raczej tak w tygodniach raczej liczone, no góra półtora, dwa miesiące, będzie falą, która na pewno będzie gigantycznym wyzwaniem. I można to bardzo łatwo porównać, o, teraz mamy okres przedświąteczny, to porównajmy to do sytuacji takiej niczym z filmów, gdzie do domu komuś zjeżdża się rodzina na święta. Prawda? Była sobie taka zwykła rodzina, powiedzmy 2 plus 2, syn, córeczka, mamusia, tatuś, taki klasyk, oni mieszkali w domu i nagle zwala im się 30 osób z rodziny do tego domu na święta. I teraz, co zwykle się dzieje? No, zwykle się dzieje to, ponieważ to jest film fabularny, że dzieją się rzeczy bardzo takie teatralne, zwykle dzieją się takie rzeczy, że są kłótnie, spory, oni się nie lubią, oni mają do siebie pretensje i kończy się to wszystko jedną wielką awanturą. Prawda? No zwykle tak jest na filmach. Ale zastanówmy się, dlaczego na tych filmach tak się dzieje. Ponieważ zwykle jakby na tych filmach, przypominam, że to są tylko filmy, na tych filmach zwykle jest tak, że zarzewiem wszystkich tych konfliktów są kwestie związane ze spaniem. Po prostu jest dom, duży zwykle dom, przystosowany do 4 osób, duży, ale jednak do 4 osób, do którego zwala się kilkadziesiąt osób, w wyniku czego dochodzi do sytuacji takich, że na przykład dzieci muszą wyprowadzić się ze swoich pokoi i zacząć mieszkać z rodzicami, albo na przykład jedno rodzeństwo musi się przenieść do drugiego rodzeństwa, po to, żeby zwolnić pokoje dla gości, prawda? No i tutaj są te pierwsze zarzewia kłótni. Na przykład córka, która nagle musi się wprowadzić do syna, ma pretensje nie do rodziców, którzy kazali jej tak zrobić, tylko ma pretensje do brata o to, że musi z nim mieszkać i się kłócą i się nienawidzą. Albo na przykład rodzeństwo, które nagle musi zamieszkać w sypialni rodziców po to, żeby tam jakieś kuzynostwo zamieszkało sobie w ich pokojach, ma pretensje do kuzynostwa, że zajęli jej pokoje. I tak to się dzieje. Pretensje są nie do rodziców, którzy podjęli pewne decyzje, tylko pretensje są do beneficjentów tych decyzji. I z tego zwykle się zaczynają robić kłótnie i inne tego typu rzeczy i wszystko się rozpierdziela. Tyle na filmie, prawda? Natomiast zobaczcie, że to nie jest tak, że to wszystko stało się, bo przyjechała rodzina na święta, tylko to jest tak, że to się wszystko stało, bo rodzice byli nieodpowiedzialni i sprowadzili do domu za dużo ludzi oraz zajęli się z nimi nieodpowiednio, faworyzując gości względem ludzi, którzy już tam mieszkali. I z tego są konflikty, bo gdyby na przykład wynajęli im dom obok, żeby oni mogli mieszkać w domu obok, albo jakby im wynajęli pokoje w hotelach, nie byłoby przecież żadnych problemów. Prawda? Tutaj problemem nie są goście, problemem jest kretynizm rodziców, którzy nie przewidzieli pewnych sytuacji, które są oczywiste. I tak samo będzie z sytuacją z uchodźcami. Fala uchodźców z Ukrainy, która niewątpliwie nas czeka, nie zdestabilizuje Polski. Kretyńskie zachowania rządu Prawa i Sprawiedliwości oraz zachowania tejże partii, które niestety są bardzo prawdopodobne, w związku z tym, że czeka nas ta fala uchodźców, mogą już Polskę zdestabilizować. I
To jest bardzo duża różnica. Ja będę bardzo mocno podkreślał. Nie można mieć pretensji do ludzi, którzy w wyniku konfliktu zbrojnego siedzą w kraju, gdzie im bomby czy rakiety spadają na głowę, gdzie nie ma prądu, gdzie nie ma ogrzewania, że chcą z tego kraju wyjechać. Nie można mieć do nich o to żadnych pretensji. Natomiast można mieć pretensje do rządu Prawa i Sprawiedliwości, że będzie żądał od ludzi sytuacji, na których ci ludzie się nie będą godzić. Bo rząd, bo ci Ukraińcy normalne, że będą chcieli stamtąd wyjechać. Będzie im ciemno, będzie im zimno, zostanie na Ukrainie, będzie im groziło bardzo daleko idącymi konsekwencjami, łącznie z odmrożeniami, z utratą zdrowia, a może nawet życia. Oczywiste, że będą chcieli stamtąd uciec. I gdyby oni tutaj po stronie polskiej albo jeszcze po stronie ukraińskiej znaleźli się w dużym obozie dla uchodźców pod auspicjami ONZ-u, na przykład ten obóz mógłby być jeszcze po stronie ukraińskiej, to by był bardzo dobry pomysł zrobić duży obóz dla uchodźców po stronie ukraińskiej pod auspicjami ONZ-u, nie NATO, ONZ-u. W związku z tym byłby nietykalny dla żadnej ze stron, żeby tam tych ludzi w jakikolwiek sposób niepokoić. I tam by mieli ciepło, tam by mieli widno, tam by mieli coś zjeść, tam by mieli co się ubrać. No chyba nikt nie miałby o to żadnych pretensji, prawda? I w żaden sposób to by nie zdestabilizowało ani Polski, ani żadnego innego kraju, a ci ludzie byliby zadowoleni. Natomiast, no mamy już, drodzy Państwo, końcówkę listopada. Mrozów powinniśmy się spodziewać lada dzień, no góra lada tydzień. W związku z tym ta fala uchodźców ruszy lada tydzień, no być może w styczniu, być może w lutym, ale ja bym się spodziewał raczej w grudniu. Więc już jest czas najwyższy, żeby się przygotowywać na przyjęcie tych uchodźców. Budować obozy dla tych uchodźców, adaptować jakieś miejsca na schronienia dla nich, jakoś się przygotowywać. Rząd PiS-u nic z tego nie robi, bo albo jest głupi, albo jest niekompetentny, albo świadomie chce, żeby w Polsce była rozruba. Przepraszam, ale to są tylko trzy alternatywy. Bo PiS powinien wiedzieć, bo to wychodzi równo z badań opinii publicznej, że nie ma co liczyć na pospolite ruszenie, jakie miało miejsce w lutym i w marcu, że ludzie nagle przyjmowali uchodźców z Ukrainy ochoczo do swoich domów dobrowolnie. To nie nastąpi w tym. Znaczy nastąpi pewnie, ale w sposób marginalny. W związku z tym ludzie za PiS już tego problemu nie rozwiążą. A PiS się nie przygotowuje. W związku z tym, no, będzie problem z uchodźcami z Ukrainy, w setkach tysięcy, moim zdaniem w milionach liczonych, którzy nie będą mieli się gdzie podziać. I to będzie bardzo duży problem. I ta decyzja, którą PiS podejmie, może zdestabilizować Polskę. Jeszcze raz podkreślę. Gdyby PiS był kompetentny i się przygotował na nadejście tej fali uchodźców, nie musiałby podejmować takiej decyzji. Miałby obozy dla uchodźców, miałby przygotowane schronienia dla tych ludzi i nie musiałby decydować, co zrobić w związku z tym, że tych schronień nie ma i ci ludzie muszą się gdzieś podziać. Także to nie będzie wina tych ludzi, to będzie wina PiS-u. Ale PiS przecież nie podejmie decyzji, że zakwaterują ich na przykład przymusowo w licznych mieszkaniach i domach pana Obajtka, tylko jakoś inaczej rozwiąże ten problem. I tutaj, jeśli PiS podejmie określone decyzje, może dojść do destabilizacji Polski. Jeśli PiS podejmie na przykład taką decyzję, że pozwoli tym ludziom snuć się po ulicach, marznąć, koczować, czyli zrobi mniej więcej coś takiego, co Francuzi z ludźmi z Afryki, którzy poddawali się za Syryjczyków, gdzie przecież w Paryżu były całe miasteczka, koczowiska. Jeśli PiS coś takiego dopuści do czegoś takiego w Polsce, to będziemy mieli równo zdestabilizowany kraj, gdyż uchodźcy z Ukrainy poczują się oszukani i będą bardzo mocno wymuszać przywileje, benefity i zaopiekowanie się, ale nie wobec rządu Prawa i Sprawiedliwości, który im wmówił, że oni to walczą za całą Europę i że my jesteśmy im coś winni, tego względem normalnych ludzi. I to może doprowadzić do destabilizacji kraju. Jeśli rząd PiS-u podejmie decyzję, że będzie tych ludzi przymusowo dokwaterowywał ludziom do mieszkań,
A o takiej ewentualności było pierwsze pytanie w Q&A-u piątkowym. Zapraszam do jego przypomnienia sobie. Też możemy mieć ostrą destabilizację kraju, bo ludzie, którym nagle dokwateruje się tych ludzi, mogą znowu mieć pretensje nie do PiS-u, tylko do tych ludzi, których będą mieli dokwaterowanych, może dojść do bardzo ostrych scysji, animozji z rękoczynami i jeszcze gorszymi rzeczami w tle. To na pewno będzie podsycane przez agenturę i to może doprowadzić nawet do zamieszek na tle narodowościowym w naszym kraju. Także jest sytuacja bardzo poważna i to sobie trzeba wprost powiedzieć. Zaniechanie PiS-u, który w tym momencie nie przygotowuje się na tą falę uchodźców, może doprowadzić do sytuacji, w której rząd podejmie decyzje, które spowodują destabilizację Polski. Ale to nie spowoduje tą ewentualną destabilizację fala uchodźców, tylko zaniechanie PiS-u, który teraz nic nie robi, a powinien, oraz skrajnie niekompetentne decyzje, które być może podejmą, a których nie muszą podejmować. Niestety, doświadczenie życiowe pokazuje, że PiS, mając do wyboru wiele decyzji, zwykle podejmuje tą najgorszą. Więc niestety nie można tego, drodzy Państwo, wykluczyć. Bardzo się tego obawiam. Czy Zełenski jest nadal aktorem i gra, i tylko reżyser się zmienił i scenariusz? No, drodzy Państwo, to pytanie można w różny sposób interpretować. Powiedzmy, że taką interpretację, która by pasowała do Q&A sobotniego w Zielonej Poświacie, pozwolę sobie pominąć. I zwrócę Państwa uwagę na to, że no, pan Zełenski oczywiście jest aktorem, on oczywiście przecież grał w wielu filmach, serialach, on w ogóle chyba dzięki temu został wybrany na prezydenta, bo był bardzo popularny dzięki serialowi bodajże Sługa Narodu, w którym to rzeczywiście grał prezydenta Ukrainy, prawda? I on oczywiście nadal aktorem jest, w tym znaczeniu, że nadal ma umiejętności aktorskie. I te umiejętności aktorskie na pewno cały czas mu pomagają. On na pewno umie mówić bardzo ekspresyjnie, na pewno umie zagrać pewne emocje, studzić pewne emocje, powstrzymać pewne emocje. No mówiąc krótko, gra aktorska jest bardzo przydatna w dyplomacji, jest bardzo przydatna w polityce i on to na pewno wykorzystuje. To jest oczywiste. I to nie jest pierwszy tego przypadek. W Stanach Zjednoczonych był co najmniej jeden aktor, który został prezydentem. I był bardzo dobrym prezydentem. Generalnie był bardzo dobrze oceniany i nie miał zarzutów, że ktoś nim sterował, żeby nie było wątpliwości. Prawdopodobnie było ich więcej. Ja po prostu w tym momencie mogę sobie przypomnieć tylko jednego. No i tutaj rozumiem, że to jest pytanie tak naprawdę o to, czy panem Zełenskim ktoś steruje, czy on jest suwerennym prezydentem, czy wykonuje czyjeś polecenia. No i takie pytanie, drodzy Państwo, to do Zielonej Poświaty. Tutaj niestety nie będziemy odpowiadać na tego typu pytania. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że pan Zełenski zdaje się, że został prezydentem dzięki temu, że pewien oligarcha bardzo mocno tego chciał i tam bardzo dużo pieniędzy wyłożył. No generalnie politycy są bardzo mocno skoligaceni z tak zwanymi lobbystami. To nie tylko na Ukrainie, ale wszędzie. W Stanach Zjednoczonych przecież wprost się mówi, że ten człowiek zostanie prezydentem, kto zbierze więcej pieniędzy, tak zwane fundraising lepsze zrobi. A z czego to się bierze? Ano z tego się bierze z dwóch rzeczy. Po pierwsze, kto ma więcej kasy, ten zrobi lepszą kampanię. To jest oczywiste, ale również te pieniądze na kampanię dają głównie duże firmy, duże korporacje. I te korporacje zwykle obstawiają, dają pieniądze zwykle temu, kogo uznają za zwycięzcę. Albo wszystkim, albo obu. Ale ci, co dają obu, no to jakby dają obu i zostają tylko ci, którzy dają jednemu. No i na podstawie tego, kto ile zebrał, można wywnioskować, jak korporacje obstawiają, kto wygra wybory. No bo po co dawać pieniądze temu, kto przegra? Z tego nie ma żadnych korzyści. Więc jak dają obu, to tylko po to, żeby mieć 100% pewności, że dali forsę przyszłemu prezydentowi. No i jak myślicie? No taki prezydent potem to nie
jest całkowicie niezależny od tych, którzy mu dali kasę. Oczywiście, że jest zależny. Mówimy tu o prezydencie Stanów Zjednoczonych, tak zwanym przywódcy wolnego świata. Przecież on oczywiście nie jest w żaden sposób zobowiązany nic dawać tym korporacjom, które mu zapłaciły forsa, ale on wie, że za kilka lat będzie znowu ubiegał się o reelekcję. No i wtedy znowu będzie prosił o pieniądze. I on wie, że jak tych, którzy dali mu pieniądze, spławi, to oni mu znowu nie dadzą kasy, a bez kasy przegra. Haha, ciekawostka. Czy myślisz, że przyszły rok rozstrzygnie kwestię konfliktu zbrojnego oraz waluty elektronicznej? Myślę, że jeszcze nie. To znaczy elektroniczna waluta, jeśli chodzi o tak zwane CBDC, na pewno będziemy się w stronę tego CBDC poruszać, ale moim zdaniem to nie będzie tak, że jeszcze te CBDC będzie przymusowo wprowadzone w przyszłym roku. W ogóle ja uważam, że CBDC będzie wprowadzane etapami i początkowo będzie CBDC równolegle z walutą klasyczną i po prostu będzie ją wypierać etapami i moim zdaniem to potrwa. Natomiast no, pewności nie ma. Ostatnio rzeczy niesamowite i niewiarygodne dzieją się z zatrważającą prędkością. Natomiast taka jest moja opinia. Natomiast jeśli chodzi o kwestię konfliktu zbrojnego, moim zdaniem jeszcze w tym roku zdarzy się kolejny konflikt zbrojny, taki bardzo, bardzo duży. I generalnie w przyszłym roku moim zdaniem świat będzie pogrążony w różnych większych lub mniejszych konfliktach zbrojnych, które będą się pojawiały, będą się wygaszały. Dużo tego będzie. Natomiast moim zdaniem, to jest moja opinia, konflikt zbrojny na Ukrainie na razie wygląda, że się skończy przed wakacjami. Natomiast do tego czasu moim zdaniem będziemy mieli dwie bardzo ważne rzeczy. Najpierw to już niedługo będzie. Jak Ukraina zostanie teraz skuta lodem, zmrożona, to będzie rosyjski kontratak. Nie tak, jak nam się mówi w mediach głównego nurtu i tak, jak mówią eksperci, ci dopuszczeni do mainstreamu, że Ukraińcy czekają tylko, aż Rosja będzie, jak ta ziemia będzie zmrożona, żeby móc przeprowadzić natarcie i wyprzeć Rosjan ze swojej ziemi. Moim zdaniem to wtedy Rosjanie właśnie ruszą i będzie kontra rosyjska i wtedy też moim zdaniem pójdzie gigantyczna fala uchodźców. To tak a propos tego, że wtedy nam się będzie mówić, że to jest, że któż to mógł przewidzieć, to zapamiętajcie sobie datę, weźcie sobie link do tego vloga, to będziecie mogli mówić, któż to przewidział. Jak będą mówić, o przecież to było nie do przewidzenia, no to wtedy spytajcie, dlaczego ci wielcy eksperci, fachowcy od wojskowości nie przewidzieli, a jakiś tam koleś zwykły prawnik i biznesmen przewidział. No kurde, jak to się tak zadziało? Natomiast moim zdaniem będzie też kontra ukraińska, przy czym ta kontra ukraińska moim zdaniem będzie na wiosnę. Zimowa będzie rosyjska, wiosenna będzie ukraińska, przy czym oczywiście to też będzie tak, że teraz ta rosyjska będzie jak Ukraina będzie skuta lodem. Natomiast ta ukraińska będzie jak skończą się roztopy wiosenne. Tak uważam. Zobaczymy, jaka będzie różnica. Kończysz YouTube całkowicie, czy zmieniasz profil blogów? Mi się wydaje, że to już nadchodzi, że się tak wyrażę, koniec całkowity i chyba w ogóle no, trzeba będzie się zwijać, że się tak wyrażę. No już swoje człowiek zrobił. Zobaczymy, jak to będzie. No. Jak to ktoś kiedyś powiedział, póki życia, póty nadziei, nie? To chyba mówił Mistrz Splinter z Wojowniczych Żółwi Ninja, nie? Zobaczymy. No ale raczej powiedzmy, że nie jestem optymistą, ale zobaczymy, jak to będzie. A już nie mam siły. Zwłaszcza, żeby zaczynać od nowa z czymś nowym. Także chociaż wiecie co? Tak teraz sobie pomyślałem, że tak może jeszcze rzutem na taśmę, na sam koniec. Kurde. Są dwa profile blogowania, które po prostu chciałbym zrobić dla swojej przyjemności. Może jeszcze się uda. Może zdążę. Zobaczymy. Czy jak zrobią odpowiednią ilość żołnierzy w Polsce, zacznie się wojna? Takie pytanie pojawia się w bardzo wielu miejscach. Ja je widziałem ostatnio na takim pewnym serwisie społecznościowym, z którym kompletnie nie mam nic wspólnego.
I bardzo dużo ludzi właśnie tak się obawia, że jak się zacznie być właśnie, że jak polska armia będzie gotowa, to się zacznie konflikt zbrojny. Mi się wydaje, że tutaj jest to jednak trochę przesadna megalomania. Znaczy, to jest megalomania, a trochę przesadne uznawanie sprawczości i ważności Polski. Ja nie mam wątpliwości, że PiS nas szykuje na wojnę. Mam nadzieję, przy czym to nie jest przekonanie, tylko nadzieja, że szykuje nas hipotetycznie na konflikt, w którym my moglibyśmy zostać zaatakowani i on tego nie chce. On ma nadzieję, że ten konflikt nigdy nie nastąpi, ale na wszelki wypadek, gdyby nastąpił, to żebyśmy byli gotowi. Jeszcze raz podkreślę, to jest moja nadzieja, a nie przekonanie. Natomiast no, nie można też wykluczyć, niestety, że PiS szykuje zdolności bojowe Polski po to, żeby nasze zdolności bojowe mogły być wykorzystane przez kogoś w jakiejś cudzej, niepolskiej wojnie. Tego nie można wykluczyć. Natomiast wydaje mi się, że tutaj nikt nie będzie czekał na zdolności bojowe Polski i ktoś inny zdecyduje, czy ten konflikt się zacznie. I gdy jak już będzie decyzja, że ten konflikt się zacznie, lub będą rzeczy, w wyniku których ten konflikt się zacznie, to Polska, jeśli pozwolimy się w to wmieszać, to będziemy wmieszani niezależnie od tego, jaką siłę będzie miała polska armia. Tutaj pamiętajcie, że bardzo, bardzo, bardzo wiele zależy od nastrojów społecznych. Bardzo wiele. PiS-owcy wprost się przyznali, chyba to było na początku roku nawet jeszcze, tego, a propos ustawy zamordystycznej. Pamiętajcie, że chcieli nam zrobić tutaj bardzo daleko idący zamordyzm. Naprawdę daleko. Ustawa segregacyjna przecież była bardzo daleko wprowadzona i wprost była taka narracja, nawet minister zdrowia Niedzielski obiecywał, bo to ja to tak odbierałem, że on obiecuje, że się poda do dymisji, jak ustawa segregacyjna nie przejdzie. No potem się okazało, że również tutaj jest niewiarygodny, ustawa segregacyjna nie przeszła, on ciągle jest ministrem, ku mojemu ubolewaniu. Natomiast dlaczego ta ustawa segregacyjna nie przeszła? PiS wprost powiedział, nie przeszła, bo się bał, że będzie duży opór społeczny i że bał się, że mu ludzie wyjdą na ulicę i że nie powstrzyma protestów. Dlatego nie wprowadził, wprost to powiedzieli. Jeżeli w Polsce będą nastroje, które pozwolą PiS-owi wepchnąć nas w konflikt zbrojny, to jeśli będą zewnętrzne naciski, żeby nas wepchnąć w konflikt zbrojny, to nas wepchnie. Natomiast jeśli PiS-owi wyjdzie trochę jak Łukaszence, że jak wepchnie... Dlaczego Łukaszenka nie wpycha Białorusi w konflikt zbrojny na Ukrainie? Bo Łukaszenka doskonale wie, że decyzja o wysłaniu wojsk białoruskich na Ukrainę pewnie będzie jego ostatnią decyzją w życiu. Białorusini powiedzą spier, wyjdą na ulicę, a Łukaszenka albo zdąży spierdzielić do Moskwy, albo nie zdąży i użyźni glebę. Bo Białorusini kategorycznie nie chcą umierać za Putina na Ukrainie. No i jeśli PiS będzie wiedział, że podobne nastroje mają Polacy i że nie chcą umierać na Ukrainie, nie wiem, za Zełenskiego, Bidena, czy kogo tam uznajemy za głównego rozgrywającego, to nas nie wyśle na Ukrainę. A jeżeli uzna, że my tego bardzo chcemy i że dzięki temu podskoczą mu sondaże, to nas wyśle. Podobnie z innymi konfliktami, które się kroją, między innymi w Iranie, w okolicy Tajwanu i w kilku innych miejscach, drodzy Państwo. Tutaj wszystko zależy od nastrojów społecznych i tego, jak silne będą te naciski. Ja przypomnę, że PiS-owcy już chcieli wysyłać przecież polskie wojsko na Ukrainę. Pan Kaczyński zaraz na samym początku tego konfliktu wyskoczył z czymś, co miało wprowadzającą w błąd nazwę misją stabilizacyjną NATO. Dlaczego miało to nazwę wprowadzającą w błąd? Bo było trochę jak świnka morska, która jest ani świnka, ani morska, nie? Tak samo ta misja stabilizacyjna NATO, miały w niej bodajże wziąć udział chyba 3 państwa NATO. W każdym razie kilka, czyli maksymalnie 9, a państw NATO jest 30, czyli no bardzo, bardzo mało odsetek, prawda? No i wtedy dlaczego PiS-owcy to cisnęli? No bo wtedy nastroje społeczne były takie,
że nie, nawet nie tyle było przyzwolenie społeczne na coś takiego, co było, co wręcz było euforia społeczna, żeby coś takiego zrobić. No może nie we wszystkich środowiskach oczywiście, ale generalnie przypominam, że to były te czasy, gdzie nasze bloki były wywieszone ukraińskimi flagami, a za wywieszenie flagi polskiej można było dostać reprymendę od sąsiada, że panie sąsiedzie, dlaczego flaga polska, nie ukraińska? Nie wierzycie? Ja taką rozmowę odbyłem. Autentycznie, ja flagę Polski wywiesiłem. Pamiętam, jak to się wszystko zaczęło, to byłem na wakacjach w Wiśle, znaczy na wakacjach, na urlopie w Wiśle z rodziną. Przyjechałem. Jedna z pierwszych rzeczy, którą zrobiłem, to wywiesiłem polską flagę. Wtedy była jedyna na moim bloku i miałem rozmowy z sąsiadami, bo moi sąsiedzi nie rozumieli, czemu ja wywieszam polską flagę. A ja nie rozumiałem, czemu oni nie rozumieją. I żeśmy tak sobie tkwiliśmy w niezrozumieniu. Ale chyba mi się wydaje, że im się też trochę poziom zrozumienia wzmógł, bo jeden z tych sąsiadów, który nie rozumiał, czemu ja wywiesiłem polską flagę, sam wywiesił. Już któryś miesiąc ona tam sobie wisi, więc albo zrozumiał, czemu wywiesiłem polską flagę, albo z innych powodów uznał, że powinna wisić. Tyle. Także tyle, drodzy Państwo. Natomiast tutaj, że się tak wyrażę, nikt na Polskę nie będzie czekał, że się tak wyrażę. Tu wszystko zależy od nastrojów społecznych, jakie będą w Polsce. Damy się, to nas wyślą. Nie damy się, to nas nie wyślą. No oczywiście od zapotrzebowania, prawda? No daj Boże, nie będzie zapotrzebowania na wsparcie, ale to możliwość takiego zapotrzebowania, no nawet przecież pan Bartosiak, taki bardzo popularny, mainstreamowy specjalista od geopolityki, jakiś czas temu zauważał razem z tym drugim panem. Nigdy nie pamiętam jego nazwiska. Taki dość charakterystyczny. Tam chyba był związany z Do Rzeczy, tym takim w moim odczuciu bardzo propisowskim czasopismem, jeśli dobrze pamiętam. Ten drugi pan. Nigdy nie pamiętam nazwiska. Bardzo przepraszam. To nie brak szacunku. To dysleksja i skleroza. Czy PiS odważy się dokwaterowywać przymusem Ukraińców do mieszkań Polaków? No to, drodzy Państwo, dokładnie, znaczy na to pytanie, tylko inaczej sformułowane, odpowiedziałem w Q&A-u piątkowym, czyli tym ekonomicznym. Chciałbym odpowiedzieć na jak najwięcej innych pytań, więc po prostu proszę, wejdźcie sobie na stronę główną kanału. Tam w zakładce wideo będą, znajdźcie, drodzy Państwo, sprzed kilku dni filmik z tego, gdzie jest odpowiedziane na to pytanie. To jest pierwsze pytanie. Zapraszam. Jak według Ciebie będzie wyglądać Polska za 2 lata? Do czego zmierzamy? Moim zdaniem zmierzamy w stronę totalitaryzmu. I to takiego, powiedziałbym, ostro orwellowskiego, gdzie nie dość, że nie mamy żadnych praw, znaczy mamy bardzo mało praw, to jeszcze nie mamy nawet prawa do powiedzenia, że nie za bardzo mamy prawa i nam się to nie podoba. Zmierzamy w stronę totalitaryzmu, drodzy Państwo. Takiego, przepraszam za wrażenie, faszyzmu z ludzką twarzą. No miejmy nadzieję, że to się nie stanie. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdziemy, ale w tą stronę zmierzamy, niestety. I co gorsza, nie jest to tendencja wyłącznie polska, tylko mam wrażenie, że to jest taka tendencja w dużej części krajów świata zachodu, co mi się bardzo nie podoba. Ja jestem demokratą, ja jestem za demokracją, ale taką prawdziwą demokracją, czyli taką demokracją, w której ludzie mają prawdziwą władzę, a nie tylko raz na ileś lat mogą sobie wybrać pana. Niemniej jednak jestem za demokracją i nie chciałbym żadnej formy totalitaryzmu, bo uważam, że demokracja jest dużo lepsza od totalitaryzmu. Ja się zgadzam głęboko z takim stwierdzeniem, że demokracja to jest generalnie fatalny ustrój, tyle tylko, że ludzie nie wymyślili na razie nic lepszego. Tyle. Także dopóki ludzie nie wymyślą nic lepszego, to ja będę za demokracją. Ale zachęcam do wymyślania. Tylko prosiłbym, żeby to były ustroje, które idą w stronę większej i realnej wolności, a nie zamordyzmu. Zamordyzm jest B. Podatki są B. Wolność jest OK. Mówisz, że braki, na przykład cukru, były kontrolowane. Jak to jest sterowane? Co Morawiecki rano dzwoni do magazynu
stonki i mówi: nie wysyłaj cukru. Nie, 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 nie. Drodzy Państwo, jak się mnie cytuje, to trzeba być dokładnym. Ja nigdy nie mówiłem, że na przykład braki cukru były kontrolowane. Mówiłem, że były sztucznie wywołane. To jest zupełnie co innego. Czym innym jest kontrolować proces, a czym innym jest proces zapoczątkować. To są dwie zupełnie inne rzeczy. Poza tym nigdy nie mówiłem, że braki cukru wywoływał sztucznie PiS. Nie, to akurat nic PiS z tym moim zdaniem nie miał wspólnego. To moim zdaniem wywołali ludzie, którzy chcieli zarobić na handlu cukrem. I tutaj ja bym PiS o to nie oskarżał. Kompletnie nie. A jak to zostało sztucznie wywołane, to wielokrotnie mówiłem. Najpierw były, bo to jest na tej samej zasadzie, były wcześniej wywołane braki paliwa w Wielkiej Brytanii i kilka razy to było grane z takim samym skutkiem, czyli z zaakceptowaniem wyższych cen. No jak to było? No nie pamiętacie? Były sobie chyba jeden czy dwa sklepy, w których zabrakło cukru. Zrobili zdjęcia, bardzo mocno to rozdmuchali. W związku z tym ludzie się przerazili, że nie będzie cukru. A to był jeszcze taki sezon, gdzie ludzie weki robili, więc potrzebowali cukru na przetwory, do sokowników i tak dalej. W związku z tym, no jak ludzie się zlękli, że nie będzie cukru, to poszli do swoich sklepów, w których ten cukier był i zaczęli wykupywać. W związku z tym naprawdę zaczęło brakować cukru, więc to jeszcze bardziej nagłośniono, więc ludzie się jeszcze bardziej rzucili, więc zrobiono całą tą szopkę z reglamentacją i tak dalej, więc już w ogóle zrobiła się panika, zrobiło się przyzwolenie dla wyższych cen cukru, w związku z tym w tym samym czasie w Niemczech cukier był po 79 eurocentów, czyli odpowiednik 3,50, a w Polsce był po 10. Teraz już cukier jest, tylko że po 7, a w międzyczasie był chyba po 10, a nawet sakiem. No to, drodzy Państwo, mówiłem i tego się trzymajmy. Proszę, nie wkładajcie mi w usta rzeczy, których nie powiedziałem. Tak nie wolno. Jest obawa, że jeżeli na Ukrainie skończą się chętni do walki, to wyślą tam Polaków. A czemu nie rzeszę Ukraińców, która przebywa w naszym kraju? Rozumiem, że chodzi o kraju. No właśnie. No właśnie, drodzy Państwo. Ta obawa, podkreślmy, że jest powszechna. Nawet pan Bartosiak siak ją wyraził. Moim zdaniem jest to obawa całkowicie realna. Co więcej powiem, wygląda na to, że Ukraińcom kończą się chętni do walki. Ja przypomnę, że pan ten, jak on się nazywa, Zełenski, odwołał ten ostatni pobór. On powiedział, że odwołuje ten pobór ze względu na to, że ma wystarczająco dużo żołnierzy. No, wygląda na to, że może być że tak nie jest. Teraz się mówi o tym, że Rosja zmobilizuje 700 tysięcy ludzi, a w chwili obecnej szkoli się podobno około 11 tysięcy Ukraińców. No to 700 tysięcy i 11 tysięcy to raczej są nieprzystające liczby. Moim zdaniem pan Zełenski nie zrobił tego ostatniego poboru, ponieważ wiedział, że to by spotkało się nie byłoby chętnych, z oporem społecznym, że ci, którzy dali się łatwo zmobilizować, to już się skończyli. I moim zdaniem dlatego nie zrobił tego poboru, bo wiedział, żeby mu nie wyszedł. A dlaczego wysłać Polaków, a nie Ukraińców, którzy są w Polsce? Oczywiście, że ja się na to nie zgadzam. Ja nie będę próbował tego nawet zrozumieć. Uważam, że to jest całkowicie, że w ogóle rozważanie takiej ewentualności to jest po prostu chore i tego nawet nie wolno rozważać, bo to jest tak jak rozważać, czy można zabrać komuś prawa i wolności człowieka, dlatego że dobrowolnie nie przyjął jakiegoś preparatu. Nawet rozważanie tego jest chore. Tak samo nawet rozważanie wysłania Polaków na wojnę na Ukrainie jest chore. A w sytuacji, w której w Polsce jest pełno Ukraińców w wieku poborowym, którzy sobie siedzą, jak to powiedział pewien pan w Polsacie, piją Aperola i dobrze się bawią, a my Polacy mamy kurde umierać za ich kraj, no to jest po prostu nienormalne. Ja tego nawet nie będę próbował racjonalizować, dlaczego miałoby tak być. Jeśli Amerykanie chcą, żeby na Ukrainie walczyła jakaś inna armia, niech wyślą armię amerykańską. Tyle. Natomiast, jeszcze raz podkreślę, to czy PiS wyśle nas Polaków na Ukrainę zależy od dwóch rzeczy. Po pierwsze, czy będzie taka wola ze strony Stanów Zjednoczonych, a po drugie, czy będzie przyzwolenie społeczne na to.
Aktualnie powiem tak, że bardzo mocno zmienia się nastawienie nas Polaków do tego wszystkiego, co się dzieje, więc jest szansa, że będzie podobnie jak z zarazą i z zamordyzmem. PiS będzie chciał to zrobić, ale nie zrobi, bo my Polacy się na to nie zgodzimy. Przy obecnych nastrojach społecznych by mu wyszło, ale te nastroje społeczne bardzo mocno idą w stronę sprzeciwu i tyle. I mi się, natomiast pan Zełenski na pewno by tego bardzo mocno chciał i moim zdaniem na przykład dlatego się tak zachowywał w kontekście tego pocisku z Rosji. Ja nie mam wątpliwości, że pan Zełenski próbował go wykorzystać do wciągnięcia Polski w konflikt zbrojny na Ukrainie. Dla niego jest to sprawa być albo nie być. Pan Zełenski moim zdaniem doskonale sobie zdaje sprawę, że mu się rekrut kończy. I że on tego konfliktu zbrojnego długo nie jest w stanie już pociągnąć, bo, jak to się ładnie mówi, ja ostatnio sobie troszeczkę rozmawiałem z różnymi takimi prawdziwymi specjalistami od wojskowości, od geopolityki, takimi, no, oni używają takie fajnego określenia, że Rosja ma dużo większe zdolności mobilizacyjne. Czyli tam nie chodzi tylko o to, że w Rosji jest dużo więcej ludzi, ale również chodzi o to, że mają większe zaplecze do przeprowadzania treningów lub też przyzwolenie społeczne na pchanie na front mięsa armatniego. Swoją drogą, zobaczcie, to jest zupełny przypadek. Dostałem SMS-a instynktownie kliknąłem w ikonkę TikToka. Zobaczcie, jaki filmik mi wyskoczył. Kurde, akurat mówimy sobie o panu Zełenskim i proszę bardzo, filmik z panem Zełenskim wyskoczył. Jaki przypadek? Algorytm mi takie coś powiedział. W każdym razie, te przyzwolenie na wysyłanie mięsa armatniego, czyli ludzi nieprzeszkolonych też jest w Rosji dużo większe i tak dalej, i tak dalej. I pan Zełenski moim zdaniem o tym wie. I w jego interesie i w interesie Ukrainy na pewno jest wciągnięcie w ten konflikt jakichś innych krajów. Natomiast w interesie Polski na pewno jest nie dać się w ten konflikt wciągnąć, a już na pewno w interesie nas Polaków nie dać się wciągnąć w ten konflikt. Jeśli się damy wciągnąć w ten konflikt, to tak jak teraz są niszczone miasta na Ukrainie, będą niszczone miasta w Polsce i tak jak teraz giną Ukraińcy, to powoli wychodzi, jak wielu tych Ukraińców ginie, nie? Tak będą ginąć Polacy. Ja przypomnę, że ostatnio się wypowiadał jakiś generał amerykański, podawał liczby, ilu ludzi, jak to oni określają, takie określenie, są wyłączeni z walki. I czyli tam, rozumiem, bardzo mocno ranni i zabici. To jest bardzo podobna liczba, po około 100 tysięcy z każdej ze stron. Także to jest mit, że Ukraińcy są prawie że nieśmiertelni, a takie można odnieść wrażenie, oglądając mainstreamowe media i mainstreamowych, że się tak wyrażę, celebrytów wojennych. Co tam mamy dalej? Zmiana narracji w sprawie Ukrainy oraz eskalacja w sprawie Iranu. Jak to odbierasz? To, że szykuje się atak na Iran, to ja już mówiłem od dawna. Atak na Iran się szykuje, bo Izrael tego chce. I to nie jest, są, broń Boże, jakieś teorie, bo wiem, że Izrael chce ataku na Iran, bo to powiedział. Izrael jakiś czas temu, i to już będzie chyba rok czy półtora roku temu, wprost powiedział, że chce zaatakować Iran i powiedzieli, że zaplanowali odpowiednią operację i wzięli na to pieniądze od izraelskiego społeczeństwa, izraelscy wojskowi, więc oni wprost powiedzieli. I teraz zaczynają wskakiwać pewne puzzle na swoje miejsce, żeby to się udało. Po pierwsze, Rosja zabrała z tamtego rejonu, bodajże z Syrii, która jest tak zlokalizowana, że... Znaczy, zabrała systemy przeciwrakietowe z tamtego rejonu, z tak zwanej drogi podejścia dla lotnictwa.
dopóki te rosyjskie systemy antysamolotowe, antyrakietowe tam stały, to szachowały izraelskie lotnictwo. Teraz Rosja je zabrała, wzięła na Ukrainę. Przypadek? Albo dogadanie deala? Nie wiem, ale to już drogę podejścia do ataku lotniczego Izrael ma. Do tego ma jeszcze drogę podejścia dyplomatycznego, bo ile jeszcze rok temu atakując Iran, by się naraził na bardzo poważne sankcje międzynarodowe. Co prawda, bo Iran miał wielu przyjaciół, mimo wszystko. Również wśród niektórych krajów europejskich, bo obiecywał sprzedawanie taniej ropy. O tyle teraz, jak Iran jest wmanewrowany w kolaborację z Putinem i sprzedawanie uzbrojenia Rosji, to teraz pies z kulawą nogą się za Iranem dyplomatycznie nie odezwie. Więc mają już drogę podejścia dla samolotów i polityczną. Biorąc pod uwagę jeszcze, że Iran jest wewnętrznie zdestabilizowany przez protesty, to mają jeszcze tak zwane window of opportunity, bo dużo trudniej broni się kraju, w którym są wewnętrzne zamieszki. Więc moim zdaniem atak na Iran to jest kwestia... Ujmę to w ten sposób. Dobrze, że nie dostałem pytania, czy to będzie jeszcze w tym roku, czy w przyszłym roku, bo bym nie wiedział, co odpowiedzieć. Natomiast jak pytanie jest, że w ciągu roku, to jestem przekonany, że będzie atak na Iran w ciągu roku. Na pewno. No i jak to odbieram? No, drodzy Państwo, ja wszystkie konflikty zbrojne odbieram mniej więcej tak samo. Negatywnie. Konflikty zbrojne to jest takie coś, gdzie swój konflikt rozwiązują ludzie, którzy się doskonale znają, ale którzy są całkowicie bezpieczni, bo tylko siedzą sobie w bunkrach, są bezpieczni i mają gdzieś, a giną ludzie, którzy się kompletnie nie znają i tak naprawdę często tylko się im wmawia, że coś mają do siebie. No, co ty masz na przykład do takiego Chińczyka, nie wiem, Xi Jinpinga, hipotetycznego, stereotypowego Chińczyka? Co ty do niego masz? No nic do niego nie masz. Natomiast gdyby się okazało, że będzie konflikt zbrojny Stany Zjednoczone-Chiny i gdyby się tak okazało, że my mamy wziąć w nim udział, to na pewno propaganda pisowska albo jakiejś innej partii, która wtedy by rządziła, sprawiłaby, że bylibyśmy poszczuci na Chińczyku. Z tego też powodu teraz jesteśmy szczuci na pewne narodowości, bo jesteśmy moim zdaniem hipotetycznie przygotowywani do konfliktu zbrojnego. Tak uważam. Jak sobie wyobrażasz moment odejścia z tego świata prezesów? Reakcja mediów, ludzi, aktualnej władzy, opozycji. Drodzy Państwo, nie mam czasu na wyobrażanie sobie czegoś takiego. Myślę, że to będzie bardzo burzliwy czas. Myślę, że część ludzi będzie po tym panu bardzo mocno płakać, a część ludzi wyjdzie z szampanem na ulicę. Mamy tak spolaryzowane społeczeństwo. Trochę podobnie jak przy odejściu z tego świata pana Michnika. Jedni byli zachwyceni, a drudzy po nim płakali. Przy czym tutaj będą reakcje 50 razy silniejsze. Dosłownie, jedni ludzie wyjdą świętować na ulicę, a drudzy ludzie będą tak płakać, że ze zgryzoty będą im się działy jakieś straszne rzeczy. Taka będzie reakcja społeczna. Ludzi, aktualnej władzy, to zależy, kto wtedy będzie rządził. Jeśli będzie rządził PiS, miejmy nadzieję, że nie, co od razu mówię, że ze względu na to, że no ja mam nadzieję, że PiS straci jak najszybciej władzę, bo jest to partia aktualnie najbardziej niszczycielska dla tego kraju. Oby się nie okazało, że kolejna będzie jeszcze gorsza. No to jak, jeśli PiS będzie rządził, to będziemy mieli obchody niczym w Chinach czy w Korei. Będzie pan Kaczyński tak żegnany, jakby był jakimś quasi prawie bóstwem. Będą straszne, wielodniowe obchody. Straszne. Tak to będzie. Opozycja, właśnie, kurde, bo nie wypada mówić źle o zmarłych, w związku z tym opozycja, na pewno oni się będą cieszyć. Ja przypomnę, że jak tylko gruchnęła ta spiskowa teoria, że pan Kaczyński jest bardzo chory, to ona była bardzo popularna w kręgach poważnych polityków i oni się bardzo cieszyli z tego, więc no opozycja na pewno będzie wśród tych, którzy się cieszą, ale pewnie będzie się cieszyć mniej jawnie i mniej ostentacyjnie, bo to nie wypada.
I prawdopodobnie no będą mieli dylemat, czy jakoś to wykorzystać politycznie, czy siedzieć cicho. To zależy dużo od ich przyzwoitości. Ja przypomnę tylko, że wobec majestatu śmierci nie wypada rozgrywać nad trumną polityki i tak dalej, więc moim zdaniem powinno się zachować daleko idący powściągliwość i znaczy, jeśli w ogóle ktoś się cieszy, że ktoś inny odszedł z tego świata, ale klasę należy zachowywać. Natomiast media będą tym grzały na prawo i lewo w każdej jednej możliwej konfiguracji. No i tyle, już wszystkie, na całość pytań odpowiedziałem. Czy PiS za rok przegra wybory parlamentarne? Moim zdaniem lepsze pytanie, czy to już nie za rok, to już za mniej niż rok. Przy czym moim zdaniem lepsze pytanie brzmi, czy wybory parlamentarne w 2023 się odbędą. Na razie obstawiam, że się odbędą, ale prawdopodobieństwo, że się odbędą, nie jest dużo większe niż prawdopodobieństwo, że się nie odbędą. Moim zdaniem PiS szykuje sobie przynajmniej możliwość wprowadzenia jakiegoś stanu wojennego na terenie Polski po to, żeby wybory się nie odbyły. Tak mi się wydaje. Natomiast czy przegra, czy wygra, drodzy Państwo, jest jeszcze za wcześnie, żeby wyrokować. PiS ma bardzo wysokie poparcie. I ja bym nie obstawiał tak na 100%, że przegra. To różnie może być. Słuchajcie, już jest kraj doprowadzony do takiej degrengolady, że to ludzie już w zasadzie powinni przejrzeć dawno na oczy, do czego doprowadził pisowski socjalizm, ale jakoś jeszcze to się nie dzieje. Donos Plus w aplikacji Mobywatel. Jak wpłynie to na Polskę i Polaków? Czemu, komu ma to służyć? Czy przegnie to pałę goryczy? Nie, nie przegnie to pały goryczy. Ten news się w ogóle bardzo mało rozniósł. Rzeczywiście ma być możliwość składania donosów automatycznych, anonimowych, a podobno według jednej z plotek nawet niedługo odpłatnych, że będą płacić donosicielom tej aplikacji Mobywatel. Moim zdaniem to spowoduje, że będzie większa fala donosów. A dlaczego rząd to robi? Bo każda władza quasi-totalitarna lubi donosicieli, bo lubi mieć haki na ludzi. Ale oczywiście powiedzą, że to jest dla naszego dobra, na przykład, że chodzi o to, żeby było czystsze powietrze, żeby ludzie śmieciami nie palili. Co z tego, że pan Kaczyński powiedział, że można palić wszystkim, byle nie oponami, ale... No ale wiecie, no, póki... Ale i tak będą się przyczepiać. Co tam mamy dalej? Nierozsądnie jest wkładać wszystkie jaja do jednego kosza. Czy jest szansa, że zdywersyfikujesz swój kanał, publikując poza YouTube? Drodzy Państwo, moje filmy możecie znaleźć tutaj na kanale wideo prezentacji. Ale jest też drugi kanał na YouTube, mój taki osobisty, taki trochę zapasowy, ale też tam publikuję rzeczy, których tutaj na tym kanale nie ma, więc zapraszam do zasubskrybowania również jego. Oprócz tego publikuję na Facebooku, także zapraszam, i jeszcze na TikToku i na Twitterze, także zapraszam. W opisie macie pełną listę wszystkich miejsc, gdzie możecie znaleźć. I zapraszam, żeby to wszystko polajkować, pokomentować i tak dalej. To nie jest tak, że jestem tylko na YouTubie. Tylko tamte inne media są tak popularne, że pewnie nawet nie wiecie. Jak może wyglądać tak zwana składka w kościele po wprowadzeniu CBDC? Ksiądz będzie z terminalem chodził? No dlaczego by nie? Drodzy Państwo, przecież już są miejsca, w których można składać ofiarę kartą płatniczą. Naprawdę. Ksiądz normalnie z terminalem chodzi i jak z tacą. No i są też takie automaty, gdzie stoisz sobie normalnie w kościele, tam możesz podejść gdzieś z kartą, dać na ofiarę tyle, ile sobie chcesz. Bez problemu. Jak w czasach sprzecznych, natychmiastowych informacji, gdzie politycy to marionetki, odróżnić i wybrać patriotę? Sam chciałbym wiedzieć, drodzy Państwo. Ja powiem szczerze, ja swego czasu obstawiłem, że pewien pan jest patriotą i do dzisiaj uważam, że jest patriotą.
Tylko niestety moim zdaniem dał się zwieść, oszukać i wykorzystać. No, w tej chwili jest pośmiewiskiem, bo tak niestety bardzo też często pozytywni ludzie kończą, że są obsobaczeni przez tych niepozytywnych. Więc powiem szczerze, drodzy Państwo, ja to mówiłem zresztą kilka razy, mój problem polega na tym, że ja autentycznie nie mam na kogo głosować. Jeśli w tych wyborach będą startowały wyłącznie te partie, które w chwili obecnej są w Sejmie, to ja nie idę na wybory, bo naprawdę, to jest naprawdę wszystko jedno, czy będzie, znaczy inaczej. Wydaje się, że PiS jest, dobra, może źle powiedziałem, może i tak pójdę na wybory, ale jak zwykle wybiorę mniejsze zło, no i mam już dosyć wybierania mniejszego zła, mam serdecznie dość tego. Drodzy Państwo, a naprawdę można sobie wyobrazić dużo gorsze warianty niż rządzący PiS. Na przykład PiS i Konfederacja. Koalicja PiSu i Konfederacji to jest czyste zło. Będą wszystkie wady PiSu, a do tego jeszcze tabun Konfederatów, którzy będą musieli się nachapać. Tylko mi nie mówcie, że ta partia nie chce się nachapać i wcale tam nie przyszła po pieniądze, bo przecież jest to partia, w której żeby zagłosować w prawyborach trzeba było zapłacić kasę. Zatem, no... A, że się tak wyrażę, no, Konfederaci bardzo potrzebują hajsiwa, tam ich działacze bardzo spragnieni. Moim zdaniem, taka jest moja prywatna opinia. Albo druga, jeszcze gorszy wariant niż PiS. PiS i partia razem. Czyli socjaliści pisowscy i socjaliści z partii razem. Którzy będą się prześcigać na to, kto elektoratowi socjalnemu zrobi bardziej dobrze. No, koalicja PiSu i partii razem, a przypomnę, że zdaje się w przypadku tej ustawy o zwierzętach futerkowych, to zdaje się właśnie PiS i Lewica razem grzecznie zagłosowały. Także to ta koalicja wcale nie musi być taka całkowicie egzotyczna. No to jakby taka koalicja była, no to naprawdę ludzie przedsiębiorczy, no to pakować się wyjeżdżać z Polski. No kraj stracony. Jak groźny jest dla Polski atak na niemieckie elektrownie atomowe? Ale Niemcy już prawie nie mają elektrowni atomowych. Poza tym, kto miałby zaatakować niemieckie elektrownie atomowe? To przecież teraz kto? No, Francuzi? Mi się wydaje, no, terroryści? Mi się wydaje, że one są dość dobrze zabezpieczone. Chyba, że przez atak masz na myśli ten atak ekologów, który sprawił, że te elektrownie są wygaszane. No to jest rzeczywiście groźne, no bo w Europie brakuje prądu, więc nie powinno się wyłączać siłowni. Czy chodzisz sobie postrzelać na strzelnicę? W dobie aktualnych zapędów PiSu, żeby kłaść w mundury kogo się tylko da, uchylę się odpowiedzi na to pytanie, gdyż mogłoby ono sprowadzić na mnie niebezpieczeństwo. W jednym z materiałów wygadałeś się, że nie jesteś dobry w placach plastycznych. Gotowałeś już, a kiedy coś dla nas namalujesz? Ja nie umiem malować. Ujmę to w ten sposób. Znam pewną przezajebiaszczą pięciolatkę, która maluje dużo lepiej ode mnie. Naprawdę. Mój talent artystyczny jest na poziomie przedszkolaka i to takiego średnio rozgarniętego. No nie mam talentu plastycznego. Ale za to jestem brzydki. Humor Walaszka zawsze na propsie. Dlaczego PiS przegrywa każde wybory samorządowe? Ponieważ wybory samorządowe ciężko zrobić kampanią centralną. W wyborach samorządowych bardzo liczą się lokalni ludzie. A PiS ma bardzo fatalne struktury, że się tak wyrażę. Ma bardzo mało aktywistów i bardzo słabej jakości. Dlaczego PiS i Solidarna Polska jest taka antyniemiecka, ale pomoc od Niemiec w postaci obrony powietrznej przyjęli? Nie chciałbym tu wchodzić w różne teorie spiskowe, ale ta obrona powietrzna ma być rozmieszczona przy granicy z Ukrainą, a Ukraińcy już wprost powiedzieli, że ona ma, że oni chcą, wręcz oczekują, tam było takie słowo, że oni oczekują, że ona będzie bronić ich nieba.
Także to jest, no takie bym powiedział, no bardzo takie... No niepokojące, tak bym to określił, bo to może naprawdę spowodować wciągnięcie Polski do wojny. Ja o tym mówiłem we Wrogu. Wydało się, Ukraina znowu usiłuje wciągnąć Polskę w konflikt z Rosją. Bo jeśli rakiety wystrzelone z terytorium Polski zestrzelą rosyjski samolot nad Ukrainą, to możemy się znaleźć w stanie wojny z Federacją Rosyjską. Z dużą dozą prawdopodobieństwa. Wtedy od Federacji Rosyjskiej będzie zależało tylko, co zrobi. I także to jest bardzo duże niebezpieczeństwo, to rozmieszczanie tego uzbrojenia na granicy z Ukrainą. Bardzo. Mam nadzieję, że PiS tego nie zrobi. A to, że Niemcy nagle tak bardzo ochoczo chcą nam pomagać, moim zdaniem jest podejrzane. Drodzy Państwo, tyle minęła godzina, także się kłaniam. Do zobaczenia. Pa!